Jaworznianka Julia Cebula w głosowaniu internautów zdobyła tytuł wicemistrz Śląska nastolatek 2020. Julia ma 15 lat. We wrześniu rozpocznie naukę w Jaworznickim III Liceum Ogólnokształcącym w klasie dwujęzycznej. Jej pasją jest muzyka. Śpiewa, gra na skrzypcach i pianinie. Z pewnością w konkursie brały udział nastolatki wyłącznie przy cudnej urody. Co zdaniem Julii, poza jej niewątpliwą urodę, zadecydowało o tak wyśmienitym dla niej rezultacie konkursu. Nie tylko uroda i nie tylko tak naprawdę gdzieś, jak prezentujemy się, ale też jakie mamy kontakty z innymi. Czy nawet w mediach się udzielamy, oczywiście nasza praca, czy się przykładamy do tego, to naprawdę było bardzo dużo czynników, które przyczyniły się do zdobycia korony. Nie wątpimy, że Julia ma wiele cennych zalet, prosimy jednak, żeby zdradziła przed nami choć jedną swoją malutką wadę. Spóźniam się i pracuję nad tym. Przyjęło się uważać, że ładnym ludziom wszystko wychodzi łatwiej. Może jednak ważniejszy urok osobisty i pogoda ducha? Naprawdę wszystko, nie tylko wygląd, bo i zachowanie, i to jak ktoś nawet postrzega świat. Naprawdę wszystko jest ważne, żeby nawet być polubianym. Dawno temu ukuto powiedzenie, że grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne tam, gdzie chcą. Co Julia na to? Pytamy z ciekawością. Myślę, że niegrzeczne dziewczynki idą do piekła. Julia zdała egzamin medialny na 6. Ma za sobą udane rozmowy z 2 gazetami i 2 telewizjami. Przed nią ćwierćfinał wyborów. Oczywista życzymy Julii finału tego miłego konkursu.